Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, jak ochrona środowiska nie ochroni, tylko zniszczy Amerykę i Europę. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? To jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzwonienie o codziennych powiadomieniach. O filmikach, które ostatnio coraz częściej są zdemonetyzowane. No, Ameryka. Ameryka się poczuwa do tego, żeby zreperować świat. Ściga również Europę. No, Europa też sama się w sobie ściga, ale populacja Ameryki, no to jest 300-330 milionów ludzi na 8 miliardów. No to nie jest taka duża liczba. No ale ambitnie, no to finansowo to są nieprawdopodobne pieniądze, które podatnik będzie musiał płacić. No, teraz dużo tych krajów, niektóre kraje rozwijające się, czy niedorozwinięte, czy nierozwinięte, no 100 miliardów, Zachód obiecuje 100 miliardów krajom rozwijającym się. To taka bardzo równiutka liczba. No i oni właśnie mówią, że są u nich zniszczenia, także potrzebują pieniądze, odszkodowania i tak dalej, i tak dalej. No 100 miliardów, no to są ciężkie pieniądze, tak? Amerykański podatnik, no to nie będzie za bardzo taki zadowolony, że gdzieś tam straty na świecie będzie musiał płacić podwójne podatki. No to wszystko związane jest z tym, że administracja Bidena po prostu zwariowała, no i nie wie, co robić. W zasadzie no to niszczy Amerykę i teraz rozmawia ze wszystkimi naokoło, z którymi nie powinni rozmawiać. Jest taki blues i w tej piosence jest napisane, że ten pan Brown, czyli brązowy, On się modli za to, żeby była prohibicja, ale głosuje jednak, żeby była żubrówka. No i tam jest gin, no ale to można sobie tak pośmieć się. No i to właśnie z demokratami, to właśnie jest podobnie. Oni też się modlą za tym, żeby było te ochrona środowiska, a przychodzi co do czego, no to proszą Arabię Saudyjską, żeby zwiększyła wydobywanie, żeby nie zwiększała cen. Teraz się okazuje, że prosili na kolanach Arabię Saudyjską, żeby oni nic nie robili z ropią przez następne 28 dni, no bo 8 listopada w Ameryce są wybory międzyprezydenckie. Zawsze te wybory to są we wtorek, są w drugi wtorek miesiąca, także 8 listopada 2022 będą dramatyczne zmiany. No między innymi przez gamonia Bidena, który pierwszego dnia po wejściu do władzy, pierwszego dnia podpisał ustawę prezydencką, rozkaz prezydencki, że ma być zamknięty rurociąg z północy na południe Ameryki. No i to wszystko od tego się zaczęło. Wyrzucił na twarz dziesiątki tysięcy ludzi bezpośrednio. Pośrednio no to tam około 70-80 tysięcy. Na początku Biden mówił, że zrobi z Arabii Saudyjskiej, z Arabów pariasami narodu. Że po prostu za to że produkują tą ropę naftową, no to zrobi z nich pariasów, czyli taką podklasę, takich ludzi, których tam nikt nie będzie szanował. No ale teraz Arabia Saudyjska, no oni mają tej ropy na 100 lat, na 100 lat. Także jeżeli wszystkie te Ameryka i Europa kombinuje, żeby zrobić wszystko na elektrykę i na energię odnawialną, no to oni chyba postarają się, żeby wycisnąć jak najwięcej pieniędzy z połowy tego, co będzie wydobywane, no bo później nikt nie będzie
potrzeby, żeby kupować tą ropę. No, cała Arabia Saudyjska, no to oni tam, no wszyscy producenci ropy, no to muszą być dosyć tacy ostrożni w tym, ile mogą wycisnąć pieniędzy. No, jeżeli zaczną żądać za dużo pieniędzy, no to wszyscy producenci rozumieją, że ludzie się po prostu zdenerwują i zaczną szukać jeszcze szybciej alternatywnych źródeł energii. No Chińczycy, no to troszeczkę nie atakują na razie jeszcze tego Tajwanu, no ale niedługo zaatakują, no bo z jednym z powodów, no to jest to, że w zasadzie ropa naftowa, od której Chiny są uzależnione, no to by wyszło to, cały ten transport, przepraszam, cały transport ropy do Chin, no to by wyszedł w dosyć szybkim tempie, no bo byłyby jakieś tam blokady, te kraje produkujące ropę, no to by im nie wysyłały. Ruscy przypuszczalnie by im najbardziej wysyłali, no ale to też jest taka strategiczna sytuacja, że wszyscy patrzą się naokoło. No również kto się patrzy naokoło, no to są również Europejczycy. W Europie wszystkie te barany zielone, wszystkie ci ministrowie, wszyscy ci urzędnicy, no to znienacka zaczęli otwierać kopalnie, zaczęli patrzeć na inne źródła energii, te wydobywanie ropy się przyspiesza. Tak, także wszyscy ci zieloni, którzy modlili się o to, żeby tak jak święty Augustyn się modlił, modlę się, Panie Boże, żebyś mnie zrobił czystym i niewinnym, ale nie za szybko. No i teraz właśnie wszyscy ci, cały ten kościół zielono-środowiskowych, no to oni właśnie tak się teraz modlą. Zróbmy czystość powietrza na świecie, ale nie tak szybko, no bo okazuje się, że praktyka jednak jest jaka jest. Do tego dochodzi jeszcze cały ten nienormalność wprowadzenia przez tą wojnę Rosji na Ukrainie. I wszyscy ci politycy po prostu nie wiedzą co robić, nie wiedzą co ma być planowane. No ale to wszyscy normalnie mówili, nie może być takiej szybkiej zmiany. Chińczycy produkują te wszystkie panele słoneczne, także oni się ustawią. Oni w zasadzie za 4-5 lat naprodukują tych swoich paneli, naprodukują tych swoich akumulatorów, także oni faktycznie nie będą potrzebowali ropy. Oni na zero tych materiałów kopalnianych, no to mają jakieś tam plany, ale wszystko jest na razie inwestowane przez Zachód. Większość tych fabryk produkujące te materiały, które będą używane w Stanach Zjednoczonych czy w Europie, no to niestety są produkowane w Chinach. Nie ma jakiejś, nie opłaca za bardzo się to Ameryce, te niszczenie przemysłu wydobywczego czy energii z kopalnianej. Przepraszają się, Biden się przeprasza z Teheranem. No w Teheranie, no to wiadomo, co tam się dzieje w latach 50-tych, 60-tych. No to Iran był normalnym krajem, później przyszła ta rewolucja muzułmańska. Szacha wygonili, no i później zrobił się zamordyzm muzułmański. No i teraz jest jak jest. Iran jest jednym z takich krajów, które w zasadzie wymaga tej Sharia law. Drugi kraj, z którym Biden się dogaduje, no to jest Wenezuela. Wenezuela tak samo. Jednopartyjny socjalizm. Ludzie dobrowolnie wybrali
Chaveza w 1919 roku. No i teraz Maduro i Chavez tam umarł parę lat temu. Maduro rządzi. No ale to są Urząd Bezpieczeństwa pilnuje tego wszystkiego. No ale to jest to, gdzie Ameryka prosi o ropę. To wszystko jest cały ten przejście do tej energii zielonej, no to jest, zostało to wszystko skopane. To jest wszystko zostało skopane. Koszty dla normalnych ludzi, dla krajów i dla narodów, które jakoś osiągnęły jakiś poziom, no to jest zabójcze. To jest po prostu nieprawdopodobne, że w ten sposób można zrobić. No, wszyscy ci, co propagowali to, powinni chyba zrozumieć, że zrobili wielką, dużą pomyłkę. No, dobre intencje zawsze są dobre, no ale później wyniki i praktyka jest kompletnie różna. No, w 1928 roku Frank Kellogg, czyli no taki w sumie bardzo często chyba jecie najróżniejsze takie kasze Kelloga, no to on był politykiem, on miał takie przekonanie, że ma zrobić dobrze dla ludzi, te wszystkie fabryki, co zakładał, no to tam dawał pracownikom mieszkania, opiekę i tak dalej, no ale włączył się też w politykę światową, no i on miał taką umowę z Francuzem Aris Brandt i oni wynegocjowali w 1928 roku, że wojny są nielegalne. No i wojny są nielegalne, a wojen już było kilka czy kilkanaście na całym świecie. Ta umowa międzynarodowa Kellogg-Briand technicznie ciągle obowiązuje, ale nic to nie daje. Także dyplomacja środowiskowa, dyplomacja ochrony świata przed zanieczyszczeniem niszczy tych, którzy w zasadzie starają się to zrobić, ale w Ameryce to jest przeciwko, można powiedzieć, połowie Stanów Zjednoczonych. Cała ta lewactwo, cała ta partia komunistyczna, demokratów, no to oni jakoś się przekonali do tego, no ale partia republikańska oczywiście wie, że takie przesuwanie, czy muszą być zmiany, ale nie takim kosztem dla całego narodu i dla całego kraju. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szejeczka do subskrypcji, dzwoneczek o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No, gdziekolwiek jesteście, głosujcie. Głosujcie na konserwatystów, głosujcie na normalnych. Ludzie, konserwatyzm polega na tym, że ludzie wiedzą, co działa i nie działa. Komunizm polega na tym, że jakaś ideologia teoretyczna jest przedstawiana, no i bardzo dużo ludzi to podnieca, no ale konserwatyści mniej więcej wiedzą, co działało, co nie działało, a komuniści nie, no i niestety od setek lat koszty są bardzo straszne, także gdziekolwiek mieszkacie, głosujcie na normalnych, głosujcie na republikanów, głosujcie na konserwatystów. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena, Clintona, czy Muhammeda, Baracka Obamy. No widzicie, do czego socjalizm amerykański doprowadza. Jest smród, brud i ubóstwo. Także 8 listopada, jeżeli się przerejestrowaliście na partię republikańską, głosujcie. Jeżeli na niezależnych, też głosujcie. No a jeżeli zostaliście przy komunistach, demokratach, to po prostu nie idźcie na głosowanie. Zdrowia dla normalnych.